Tysiące twarzy, setki miraży, czyli wyrwa. Dostałam zlecenie. Zapłacą mi za to przecież. Od roku jeździsz na te wyjazdy. Ile tego było? 6? Nie, 7. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Moi drodzy, miałem przyjemność uczestniczyć w seansie przedpremierowym Wyrwy, która będzie miała dopiero swoją premierę 17 marca. I czym jest Wyrwa? Otóż właśnie wam opowiem. Tajemniczy wypadek, w którym ginie kobieta, Janina, żona Maćka, głównego bohatera, oraz matka dwójki dzieci. Tragiczne okoliczności. Jednakże również tajemnicze. Ponieważ Janina ponoć była w delegacji w Krakowie. Jednak jej ciało znaleziono w Mrągowie. Całkowicie przeciwnej stronie. I to jest pierwsza z zagadek, którą będzie musiał rozwiązać nasz bohater. Ponieważ im dalej w las, im dalej będzie doszukiwał się prawdy, tym więcej niewiadomych będzie napotykał. Mama nie miała już jakoś wracać? Coś jej wypadło. Co się dzieje? Zniknęła. Wyrwa, moi drodzy, jest ekranizacją książki autora powieści kryminalnych Wojciecha Chmielarza. Ja przyznaję osobiście, nie jestem osobą oczytaną, która czyta bardzo dużo książek. Ja kocham kino, ja kocham gry i tworzę ewentualnie filmy. To jest mój świat i moja rozrywka. Jednakże, jeśli widzę zwiastun, który jest mega klimatyczny, słyszę właśnie, że jest to na podstawie powieści kryminalnej, a my w Polsce mamy wybitnych pisarzy. Do tego jeszcze plakat jest klimatyczny, nie jest biały i nie występuje tam żaden włoski ogier, który ma chrapkę na nasze polskie dziewczyny, więc mówię sobie, kurczę, to się może udać. I czy się udało? Kryminały mają to do siebie, że nie można o nich za dużo opowiadać w recenzjach, ponieważ bym zepsuł wam całą zabawę i odkrywanie wspólnie z naszym bohaterem pewnych klocków, które będą prowadzić do celu. Jednak to, co mogę, postaram się powiedzieć, co mniej więcej było w zwiastunie, który też uważam jest tak fajnie zmontowany i tak fajnie zrobiony, że dla człowieka, który nie czytał książki, może sporo namieszać. Janina Tomska, ona tu nocowała przez wczoraj, kojarzy ją pani? Była tak strasznie smutna. Powinniśmy częściej rozmawiać. W obsadzie filmu zobaczymy bardzo fajnych aktorów. Mojego ukochanego Tomasza Kota, Karolinę Gruszkę, Grzegorza Damięckiego. Więc mamy tutaj naprawdę fajny trzon aktorów, którzy będą robić bardzo dobrą robotę na ekranie. Do tego zdjęcia same w sobie są klimatyczne. Przez cały film będziemy mieli taką tonację chłodną, zimną, no ale też okoliczności tego filmu, umówmy się, nie są radosne, a zdjęcia nadają jeszcze dodatkowy klimat całego zajścia i choć na filmie no nie mamy zimy, no to czujemy ten chłód, który bije po prostu od ekranu i to się sprawdza, moi drodzy, to się sprawdza przy tego typu produkcji. Wyrwa, moi drodzy, będzie opowiadała o małżeństwie, a raczej zakończenie tego małżeństwa w tragicznych okolicznościach i wielu niewiadomych, które będą wychodzić. Na samym początku filmu mamy jeszcze tutaj taki dialog między naszymi bohaterami, czyli Janiną i Maćkiem, którzy no niestety bardzo szybko zaczynają się spierać o ich sytuację w małżeństwie. Czyli tutaj Janina jako pisarka po raz kolejny wyjeżdża na tajemniczą delegację, z której wraca bez napisania jeszcze książki. I Maciek no tutaj staje już po prostu takim murem, że on tutaj dba w tym momencie o to wszystko, co się dzieje w domu, o spłatę kredytów, a ona jeździ i sobie bimba stara się napisać tę książkę, po jakichś wywiadach jeździ, a w zasadzie ten czas cały, który przeznacza na te wszystkie wyjazdy, mogłaby poświęcić w domu i napisałaby o wiele więcej książek. No jednak tutaj Janina wychodzi jakby też obronną ręką i zaczyna rozmawiać do Maćka w innych tonacjach. Jakby obydwoje na dobrą sprawę dają sobie tutaj zarzut samolubstwa. Czyli, że każde myśli o swoim czubku nosa w tym momencie. Janina o napisaniu tej książki, na której bardzo zależy, a Maciek z kolei o swoich biznesowych sprawach w banku bodajże, ponieważ tak zrozumiałem, że jest bankowcem i o bardzo ważnym dealu, który właśnie niedługo będzie miał, który może zmienić troszeczkę ich sytuację finansową w rodzinie. Bardzo mi zależy na tym adresie. Obaj doskonale wiemy, po co jechała.
Po całej tej sprzeczce w zasadzie dochodzi do wyjazdu na delegację Janiny, no i niestety niebawem Maciek dowiaduje się o tragicznych okolicznościach, które miały miejsce, tylko właśnie nie tam, gdzie być powinny, ponieważ Janina wyjeżdżała do Krakowa, a znaleziono ją w okolicach Mrągowa. Maciek zacznie coraz mocniej szukać. Maciek zacznie... I od tej pory Maciek zacznie bardziej być czujny i więcej doszukiwać się prawdy w przeszłości jego żony. I po małych elementach układanki będzie dochodził do ciekawej prawdy. I to jest właśnie to, czym ten film stoi i czym ten film żyje. On będzie nam dozował co chwila jakiś fajny wątek, który niekoniecznie będzie dokładnie tym rozwiązaniem, o którym myślimy. To mi się podobało. Przez cały seans w zasadzie byłem zaciekawiony i ani przez chwilę się nie nudziłem. Ani przez chwilę się nie nudziłem, słuchajcie. Ja naprawdę byłem zaintrygowany tym, co tam się może wydarzyć. I Maciek nie tylko będzie buszował po internecie, bądź też pamiętnikach, tylko również uda się w podróż na tereny, w których znaleziono jego zmarłą małżonkę. I tutaj, wiecie co, ja zaznaczę. Delikatny spoiler alert, choć uważam, że to nie jest spoiler. Zaznaczam wam czas, jaki będzie trwał to, co chcę powiedzieć, ale to wynika z opisu książki, to wynika z opisu filmu, więc nie uważam, że jest to spoiler. Ale jeśli jesteście osobami, które nie czytają opisów, widziały zwiastun i was to zainteresowało, no to po prostu słuchajcie, przewincie ten kawałeczek, bo ja po prostu szanuję was jak najbardziej jako moich widzów, żebyście tutaj no, nie stracili całego fanu, choć myślę, że mówię, to wynika z opisu. Więc podczas tej całej podróży Maciek dociera do tego Mrągowa i tam spotka człowieka, który również będzie miał dużo wspólnego z jego zmarłą żoną. I dwójka tych panów, chemię między Tomaszem Kotem a Damięckim na ekranie jest rewelacyjna. Dla mnie ten film ich relacją również stoi. I tutaj już zdejmujemy spoiler i tutaj już idziemy dalej. Słuchajcie, film sam w sobie ma dużo patosu. Ten film będzie miał dużo przebitek na wspomnienia Maćka o Janinie, że gdzieś byli razem, albo jakieś zwidy, które właśnie widzi na ekranie. I na to musimy być gotowi, że tego troszeczkę będzie. Film miejscami jeszcze tak od samego początku trochę jakby taką matką. Ja mam taką wrażenie, że na takiej przesłonie to filmowano, że jest aż za bardzo rozmyty ten ekran i tylko mamy dosłownie środkowy punkt ostry, ale to chyba po prostu miało nam dać więcej tego poczucia zagubienia naszego głównego bohatera, bo będziemy mieli, już zobaczycie, na samym początku macie takie ujęcia, że to jest wyblurowane, a po prostu tylko taki wąski paseczek mamy ostrości, czasami nawet na pół twarzy, na tego jedno oko, gdy nasz bohater się nad czymś zastanawia i to w zasadzie później chyba znika, ale przez kilka ujęć początkowych jest, no mnie to tak trochę, no nie wiem, drażniło, ale to jest taki szczególik, ale też ma zarazem nadać klimat. I tutaj, wiecie, patos patosem, tak jak mówię, no, okoliczności nie są wesołe, ale też są sceny zabawne. Ja aż byłem w szoku, słuchajcie, że cała sala ryła ze śmiechu razem ze mną. W 3/4 filmu mniej więcej już jest. Dwójka tutaj bohaterów siedzi w samochodzie, więcej nie zdradzam. To żaden spoiler, że siedzą w samochodzie, ale już będziecie wiedzieli, o co chodzi. I od tej pory teksty, jakie tam lecą, w ogóle chemia między tymi dwoma bohaterami przez cały film, plus jeszcze ta scena, sprawia, że po prostu do cała sala, u mnie przynajmniej, płakała ze śmiechu. Ja też, Tomasz Kot i jego mimika, wiecie, no po prostu, kiedy, bo to też jest ważne, Maciek nie jest Stevenem Seagalem, on nie jest Jean-Claude Van Damme'em, któremu, jak się dzieje krzywda dla jego bliskich, bierze pochodnie, idzie w miasto, rozpieprzył całe miasto i mówi: do dziękuję, wygrałem, proszę napisy końcowe, mamy to. Tutaj tego tak nie ma. Maciek jest normalnym gościem. On pracuje w bankowości, prawdopodobnie, tak jak słyszałem. On jest ojcem dwójki dzieci, jest wdowcem w tym momencie, no normalny, szary człowiek.
Skorpo, który nagle no, jest rozdarty, ma tą taką dla mnie wyrwę w środku. Z jednej strony ma dużo emocji i chce rozwiązać zagadkę i jest wściekły na to, czego się dowiaduje. Z drugiej strony no jest normalnym gościem, więc kiedy dochodzi do jakichś, wiecie, kuriozalnych sytuacji, znaczy Tomasz Kot, wiecie, po prostu jak on potrafi tą mimikę robić, no to rewelacja, tak? Jednak no też Maciek jako człowiek nie jest tym zabijaką, więc jeśli ma dać komuś puncha, no to zaraz może zapytać, czy przepraszam, ale nic się nie stało. Wiecie, no to jest tego typu postać. Więc tu myślę, że też powinniśmy mieć tą świadomość, że to jest bardzo taki realistyczny film. To, że mogłoby coś takiego się wydarzyć tu i teraz, zresztą daty, które są pokazane gdzieś tam między wierszami, też sprawiają, że idealnie się wpasowują w premierę Wyrwy. Też tam wychodzi marzec 2023, nie pamiętam jaka data, ale właśnie fajne takie oczko zrobione, że jednak no tu i teraz, drogi widzu, jeśli oglądasz to w tym międzyczasie, no to znaczy, że poczuwasz się, że tu i teraz dzieje się akcja, więc to też jest fajne. Okazuje się, że mało w ogóle o niej wiedziałem. Gościu, ty serio nie czaisz, co się tutaj dzieje. Nie mieszaj się w to po prostu. I teraz słuchajcie, bo też musi być jedna rzecz, do której się doczepię. Ja bardzo szanuję w ogóle całą tą produkcję. Ja książki czytałem, przyznaję się od razu bez bicia, na samym początku to powiedziałem, ale jest jedna taka rzecz, która sprawiła, że no poczułem się tak no smutno. A mianowicie finał, bo słuchajcie, dochodzi do takiego momentu, że czujemy, to jest to, że po tej nitce szliśmy do kłębka, nagle znaleźliśmy kłębek i teraz trzeba rozpieprzyć ten cały kłębek, bo już teraz wiemy doskonale, o co tutaj chodzi. No rozwikłaliśmy w zasadzie temat. No i nagle, kiedy ja już jestem taki podjarany, siedzę w tym krześle i już mówię, tak, teraz się będzie działo, to ktoś przychodzi z obsługi, bierze kubeł wody zimnej i wylewa mi na łeb i mówi, tam są drzwi, do widzenia, napisy końcowe. Ja tak się poczułem. Ponieważ ten film w pewnym momencie kończy się. I ja się zastanawiam, bo chciałbym teraz was zapytać, jeśli obejrzycie, chciałbym, żebyście wypowiedzieli się w tym temacie. Czy uważacie, że rozwiązanie, jakie padło na samym końcu, jest w ogóle słuszne? Czy ono dla was zostało rozwiązane? Bo dla mnie niekoniecznie. Dla mnie, ja nie mógłbym żyć na domysłach, nie mając jakby tam, wiecie, no, czegoś jeszcze podanego, co chciałem uzyskać i stwierdzać, że to jest rozwiązanie mojego story. I ja bym tutaj chciał was właśnie zapytać, jak wy sądzicie po prostu, jeśli chodzi o ten finał. Nie wiem, jak jest w książce. Wiem, że często ludzie czytający książki mają duży konflikt z ekranizacjami, więc nie wiem, czy to jest to aż tak bardzo dobrze odwzorowana książka, ale chciałbym po prostu znać waszą opinię. Taki tchórz jak ty nie zasługiwał na kogoś takiego jak Nina. Ktoś bardzo, ale to bardzo skrzywdził Janeczkę. Wiem kto i nie mogę tego tak zostawić, rozumiesz? Podsumowując, moi drodzy, Wyrwa jest naprawdę kawałkiem dobrego polskiego kina. Bardzo fajnie zekranizowana książka, która ma bardzo klimatyczne zdjęcia, świetną grę aktorską, klimat, jeszcze raz podkreślam, i do tego miejscami, pomimo tego, że jest to kryminał, ma fajne takie daweczki poczucia humoru, że możecie się na chwilę rozluźnić i zapomnieć o tej tragedii, która się wydarzyła, na rzecz po prostu no kuriozalnych sytuacji. Pieprzona mafia. Z tymi gnojami nie ma żartów. Ja oczywiście ten film polecam i będę podkreślał, że kochani, pamiętajmy, że trzeba wspierać polskie kino. Tym bardziej, że nie mamy tutaj białego plakaciku, nie mamy tutaj kolejnych włoskich ogierów, którzy najeżdżają polskie kobiety, nie mamy również tutaj kolejnej bezsensownej komedii romantycznej do kwadratu, nie daj Boże, tylko mamy naprawdę solidny kawał polskiego kina, gdzie naprawdę i dobrzy aktorzy grają i wszystko jest tak, jak być powinno. Więc warto dać temu filmu szansę, warto wspierać naszych i po prostu pójść, bo uwierzcie, nie zawiedzicie się. I choć ja jestem jakby takiego zawsze no wyznania, że do kina to właśnie powinno się chodzić na efekciarskie rzeczy, blockbustery i tak dalej, no to zaczynam widzieć bardzo duży sens przy tego typu produkcjach, właśnie takiego kryminału, że to się jeszcze bardziej fajnie czuje w kinie z tym nagłośnieniem. To naprawdę się sprawdza lepiej niż na kanapie w domu, więc to też jest duży plus. Komedie, no wiadomo jak to komedie, tak? No, te nasze romantyczne. Ale tu
śmiało, w ciemno mówię, idźcie, tylko jak przyjdziecie, to chciałbym, żebyście powiedzieli, co myślicie o zakończeniu tego filmu. I tyle ode mnie. Na sam koniec oczywiście standardowo bardzo Was poproszę o komentarzyk, łapeczkę, dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że nowy film się pojawia. Dzięki właśnie temu, że to zrobicie, ten kanał rozrasta się i będzie docierał do jeszcze większej, szerszej publiczności. A ja chciałbym tutaj tworzyć bardzo fajne treści i żebyście udzielali się, żebyśmy wymieniali się zdaniami na temat gier, na temat filmu, ponieważ tego typu recenzje tutaj będą. Z mojej strony to wszystko, jeszcze raz dziękuję serdecznie, widzimy się już niebawem, bo kolejne filmy nadchodzą. A już niedługo jeszcze będzie recenzja pewnej gry, ale co to będzie? Niespodzianka. Zobaczycie. Cześć!